jaki ma sens sprzątać pod łóżkiem? To tak, jakbym sprzątał w śmietniku. Zaraz znów będzie brudno. W tym pokoju śmierdzi jak w chlewie. O, co to jest? To? Mleko w szklance. Ser. Znaczy, ser w szklance. Kamień. To był kamień w szklance. Żarty jakieś? To mleko stało tu chyba 10 lat. Przynajmniej nic się tu nie rozmnożyło. Darwin pierwszy? A więc tutaj się schowałeś? Zaraz. A mówiliście, że Darwin pierwszy wyjechał na wieś mieszkać w stawie z innymi rybkami. Wyjechał. Hej! Patrzcie, co tu mam! Gra waszej roboty! Dosyć! Nie jestem głupi! Nie dam się omamić tą... Knuj i walcz! Wzywa nas! Nie! Przysięgaliśmy, że nigdy w to nie zagramy. Zwracaj na to uwagi. Trzeba zniszczyć tę grę. Zniknęła! Nie! Nie rzucaj kostką! Jasne, bo nie napisaliście instrukcji. Poza tym w nazwie są błędy. Fluj i Vouch to turniej miast czy potyczki niemowląt? Spakujcie to i po sprawie. Nie, to niemożliwe! Jak raz zacznie się w to grać... To grę trzeba skończyć. Dobra, zasady są proste. Rzucasz kostką i bierzesz kartę. Jak przyjmujesz wyzwanie, idziesz do przodu o kilka pól, a jak nie, bierzesz kartę knowań i przesuwasz się o połowę pól. Jasne, a jak się wygrywa? Nie wygrywa się. Trzeba przetrwać. No tak, ale jak się w końcu wygrywa? O, musisz wyrzucić tyle punktów, żeby trafić na ostatnie pole. Tata, rzucaj. Nie zazdroszczę temu, kto ma to wykonać. Panie policjancie, chciałbym zgłosić kradzież. Super, nareszcie. Jak wyglądał złodziej? A więc nosił monokl. Aha. No tak, coś jeszcze? Tak, miał potwornie krzaczaste wąsy. Aha, krzaczaste wąsy. No tak, jakieś inne znaki szczególne? Tak, był ubrany jak Tyrolczyk. Nie chce pan tego zapisać? Chciałem tylko coś sprawdzić. I co ten złodziej ukradł? Buziaka. Naprawdę to zrobiłeś? No właśnie, tak to się zaczyna. Świetna zabawa i takie tam. A kończy się przerażeniem i płaczem. Mój ruch! Zamówić psikuśną pizzę. Aha, pod jaki adres? Ulica Grzybowa 1. O, proszę też wrzucić żołądki drobiowe. Poza lodami i nóżkami krabowymi. Tak, to taki stary, rodzinny przepis. Mam go od mojego pradziadka. Hieronima Pantaleimona. Ale chciałbym zobaczyć, jak dostarczą te pizze. Dobra, Grzybowa 1, jedziemy. Pizza! O co ci chodzi? Sprzedaję pizzę, po co ci twoja? Ktoś musi za tę zapłacić. Nie płacę za nic, czego nie zamówiłem. To co ja niby mam z nią zrobić? Daj, to ci zaraz pokażę. Od tych różnych zajęć mam mętlik w głowie. Włożyłam już wszystko, co było w domu. Dobra, ktoś może mnie przestawić? Chodziło mi o pionek! Teraz o 6 pól wyprzedzasz Gambola, Darwina, tatę i mnie. Tyle, że jest tu napisane, że masz włożyć wszystko, co jest w tym domu. Przecież włożyłam wszystko, nawet tajny gorset taty! Wszystko, Anais, to nie tylko ubrania. Przecież kanapy nie włożyłaś. Co? Ale... Lepiej się ze mną nie kłóć. Musisz się nauczyć przegrywać. Weź drugą kartę. Podłoga to teraz krater z lawą. Poczułam to przez 7 par butów. Zaczęło się! Trzeba szybko zakończyć grę, zanim nad nami zapanuje i nas wykończy! Ej, weź się w garść! Lepiej sam się weź w garść i zacznij myśleć! Dzięki wielkie, świetna rada! Przez chwilę nie myślałem, ale teraz czuję, że zagrożenie jest coraz większe! Wyzwanie! Przebiec koło psa przybranego za szynkę! Tam to łatwizna! Akurat, pamiętasz co było, jak to wyciągnąłem?